No heja, cześć, witajcie w Wiktorii 3. Rozpoczynamy pierwszą i z pewnych powodów pewnie ostatnią na długie miesiące serię z Wiktorii 3. Gdyż dla tych, co oglądali streamy, będziecie dobrze wiedzieć, że ta gra ma z milion różnych problemów i wydaje mi się, że została wydana tak z rok za wcześnie. Ale tak, zaczniemy sobie grę Japonią i od razu powiem, jeżeli chcecie chillową serię i nie chcecie słuchać mojej krytyki tej gry, która będzie pojawiała się dosłownie pewnie co chwilę, gdyż uważam, że gra jest obecnie nie dość, że nie warta swojej ceny, to że w ogóle nie powinna wychodzić w takim stanie, no to nie będzie to seria dla was. Ale tak, może zacznijmy od takich bardziej zwykłych rzeczy. Zastanówmy się, w jakim miejscu jesteśmy. No, szogunat jest bardzo tradycjonalistyczny. Rządzą u nas, no, szogunowie i samurajowie. No, samurajowie też mają w polityce tyle co do powiedzenia, co nic. Można by było zainwestować bardziej w instytucje tutaj organów ścigania. Zmniejszy to kary związane z zamętem i na pewno nam się przyda. Pytanie, ile będzie nas to kosztowało biurokracji? Chyba niezbyt dużo, a na pewno warto w to zainwestować. Następnie technologia. Zainwestuję na sam start w akademię, bo mam pewne wrażenie, że Japonia póki co będzie opracowywała technologię bardzo powoli, a technologie dają tu naprawdę dużo. I powinniśmy się modlić również, że nam Rosja nie skolonizuje Hokkaido, bo może to zrobić. A ja nie jestem pewien, czy mogę cokolwiek zacząć robić z państwem zdecentralizowanym. Chyba nie, mogę je jedynie zacząć kolonizować, a kolonii nie mamy. Chyba że wprowadzimy sobie kolonię migracyjną, co byłoby fajne, ale ją popierają. No w sumie ktoś ją tam popiera, nie mogę jej odpalić, bo nie mam technologii kolonizacji. No, czyli Japończycy póki co nie mogą sobie niestety tego zająć. Oho! Widzę, że mogę rozpocząć też budowę budynków lepszą, to super. I zaznaczmy parę podatków tutaj, żeby zacząć zarabiać więcej. Po to, żebym mógł również budować więcej. Bo jak możecie się domyślić, troszeczkę dziwny jest ten system budowania. W Wiktorii 2 moim zdaniem był lepszy. Każdą fabrykę budowałeś oddzielnie. Jeżeli miałeś bardzo dużo kasy, mogłeś niezależnie budować bardzo dużo fabryk naraz. Jeżeli byłeś biedny, to budowałeś tylko kilka. Ale kasę za budowę takiej fabryki pobierało z twojego konta natychmiastowo, co oznacza, że nigdy nie mogłeś się za bardzo zadłużyć budując, a jedynie mogłeś się zadłużyć aktywnymi wydatkami na armię czy inne takie rzeczy. I to było moim zdaniem lepsze. Tutaj natomiast z łatwością możesz się zadłużyć i no, to jest system wyciągnięty prawie z hoja, gdzie fabryki cywilne budowały następne fabryki, tak jak tutaj sektory budowlane budują następne fabryki. Czemu tak zrobili? Nie wiem. Moim zdaniem lepszy był system Wiktorii 2. Raczej nie będę wam pokazywał również przeklikiwania tego tutaj. Czemu? Bo jest to niesamowicie nieciekawe. Więc tak, odpalmy grę, żeby cokolwiek się działo. Tracimy rangę mocarstwa, kogo to obchodzi. Chcemy wejść na rynek, zobaczyć, co mamy tutaj za najdroższe. Opium. Ale najwyraźniej go nie potrzebujemy, więc jest fajnie. Ubrania. Więc tak, według ceny będziemy sprawdzać, czego najbardziej potrzebujemy i zajmować się właśnie tego produkcją. Na szczęście jestem w stanie produkować ubrania, które zaczniemy tworzyć tam, gdzie nam się to najbardziej opłaca. Przykładowo tutaj postawimy dwie fabryki. I zobaczmy. Z tego co widzę, jesteśmy w stanie pracować z największą wydajnością oboma naszymi sektorami budowlanymi, jednocześnie dalej budując rezerwy. Tutaj musimy pamiętać, że rezerwy złota mają swój limit, co również jest problemem. Tego limitu nie powinno być. Czemu? Ponieważ, że co, że ile kasy może zająć zbudowanie dodatkowego skarbca, gdzie przechowasz kilkaset ton złota? No chyba nie tak dużo. A jakimś cudem tutaj nie można nawet tego zrobić fizycznie, tylko masz limit złota i nie wiem, nie możesz więcej złota mieć w państwie, no bo to by było za dużo złota. Więc tak, wrzućmy na sam początek kolejki kolejne trzy sektory budowlane. Dzięki temu będziemy w stanie znacznie szybciej te budyneczki budować i wykorzystać nasze zasoby pieniędzy. Następnie możemy wykorzystać również dyplomację. I tutaj, o nie, ja muszę powiedzieć, że dyplomacja jest w tej grze naprawdę słaba. Ona powinna być dobra, bo się na tym trochę skupili, ale deklarowanie interesów jest dziwne.
I jak możecie się domyśleć, państwa będą deklarowały interesy na drugim końcu świata i interweniowały w, przykładowo w wojnach, które w ogóle nie mają sensu, żeby interweniowały. Dobra, zadeklarujemy sobie o Mandżurii interes, bo w sumie co innego mogłoby Japonię w tym czasie interesować tak na szybko. I co do dyplomacji, możemy na przykład poprawiać relacje z Chińczykami, ale się to chyba nie za bardzo opłaca, bo będę chciał ich bić. Poprawmy sobie z Rosją, żeby nie chciała interweniować w naszym tutaj regionie. Brakuje nam narzędzi i żelaza, to będzie trzeba zacząć wydobywać żelazo i produkować te narzędzia. Od razu mogę chyba grać cały czas na czwóreczce, to jest kolejna wada. Chociaż dla niektórych zaleta. Ta gra nie musi być pauzowana, na czwórce można grać ciągle. Nic nie wydarzy się tu tak nagle, nie zaatakuje cię ktoś i nie złamie ci linii frontu na tyle szybko, żebyś był musiał zapauzować i zaczął się przejmować tym, czy wygrasz, przegrasz, co się będzie działo. Oj nie. Dosłownie co by się nie działo, możesz lecieć na czwórce, nigdy nie pauzować. Ja tego nie lubię, bo powoduje to, że zwyczajnie jest troszeczkę za mało często strategicznego myślenia tutaj. A przynajmniej takiego taktycznego, bo strategiczne może i jest. Mamy w sumie troszeczkę zwierzchnictwa, więc bardzo fajnie byłoby wejść do polityki i zacząć wspierać czy tam promować inteligencję. Czemu? Bo oni są reformistami. A tutaj reformy są naprawdę bardzo dobre. Połączenie jakiejś wielokulturowości, dopuszczenia kobiet do pracy i do głosowania, jak również wolności religii i demokracji powoduje, że twoje państwo będzie naprawdę szybowało z PKB i wtedy będzie stać nas na wszystko. I na armię, i na gigantyczną ekonomię, więc będziemy chcieli się pod to zbudować. I tak, teraz budujemy ponad dwa razy szybciej. Albo w sumie? A, jest wartość bazowa. Nie, budujemy jakieś 1,7 razy szybciej. Myślałem, że wartość bazowa budowy nie istnieje, ale najwyraźniej istnieje. Zobaczmy też dostęp do rynku. Czasami może się okazać, że gdzieś będziemy mieli z tym problem, ale nie. Ale jeszcze nie teraz. Budowaliśmy zakład włókienniczy, możemy troszeczkę więcej tutaj budować rzeczy. Zobaczmy, czego będziemy bardzo potrzebowali. Żelaza. Czy jesteśmy w Japonii w stanie wydobywać żelazo? Co najlepsze, tak. Wydawało mi się, że tego żelaza w Japonii nie ma. No, ale jest. Zwyczajnie nie jest go za dużo. Następnie będziemy chcieli zbudować przemysł wytwarzania narzędzi. I tak, mamy to zakolejkowane. Tutaj nic nie musimy już robić, co jest trochę smutne, że z jednej strony jest bardzo dużo do klikania, a z drugiej strony stawiasz sobie kolejkę i też nic nie musisz robić. Victoria, jak mówię, jest grą, która nie powinna wyjść w tym stanie. Jest niegotowa. Często flavoru jest zbyt mało. Dążenie do liberalizmu. Cenzus wyborczy musiałbym dać, albo powszechność wyborów. Musiałbym liberałów, radykałów, albo liberałów gospodarczych mieć w rządzie. Decyzje mam całe dwie, które mógłbym zrobić. Religię państwową, której nie będziemy chcieli. I wielka wystawa. Zastanawiam się, czy to nie jest po prostu decyzja też dla wielu różnych państw. Czyli, no ta Japonia nie ma tutaj za dużo flavoru. Praktycznie... No, flavor to jest kolejna rzecz, która niemalże nie istnieje w tej grze. Przemysł wielorybniczy. Czyli musiałbym mieć stacje wielorybnicze, przynajmniej na poziomie trzecim. Tylko, że to się średnio opłaca. Co najzabawniejsze, startujemy z poziomem życia wyższym niż takie na przykład Rosje, ale trochę niższym niż Persja czy Osmanie. Poprawiliśmy sobie też relacje z Rosją i z tego co widzę będą chcieli mnie chronić, ale czy to znaczy, że będę w stanie założyć z nimi pakt obronny? No nie za bardzo. Akurat Japonia nie musi się obawiać ataku żadnego państwa, tym bardziej, że sztuczna inteligencja w tej grze bardzo rzadko będzie chciała gracza atakować. Tak naprawdę niesamowicie rzadko, więc nawet bardzo niewielkie wyzwanie tutaj jest nawet granie mniejszymi państwami. Chcesz se grać Krakowem? Spoko, możesz. Austria, widziałem, nie anektuje Krakowa praktycznie nigdy. Włoszczyzna, Serbia, Mołdawia, spoko. Dołączasz se do albo austriackiego, albo rosyjskiego rynku, produkujesz co się opłaca i można tym grać. Żadni Osmanie ci nic nie zrobią. Mamy akademię. Teraz będziemy chcieli pójść w kolonializm, żeby sobie tutaj tą wysepkę dokolonizować. Będzie... A, tak. Nasza część ma 100 tysięcy populacji, ich część 700 tysięcy. Ale poziom życia jest żałosny i PKB jest bardzo niskie. No jak to uśrednimy, to od razu tym ludziom tutaj będzie się lepiej żyło, nawet jeżeli ich trochę podbijemy. No, taka jest prawda. Aczkolwiek my dostaniemy sporo ludzi do pracy. Znaczy w sumie i tak już mamy bardzo dużo, 30 milionów populacji.
To jest bardzo dobra liczba. Austria ma nieco więcej, Prusy obecnie mają dużo mniej, ale mogą mieć więcej, jak się zjednoczą. Ale sztuczna inteligencja, mówiłem, że Victory 3 jest niesamowicie żałosna i nawet coś tak łatwego jak zjednoczenie Niemiec, co w Victory 2 zawsze AI robiło, bo w Victory 2 AI było na wyższym poziomie. A śmiali się z niego. Mówili, o, Victoria 3 będzie miała lepszy system walki, bo w Victory 2 można tak bardzo łatwo AI wykorzystać. No a w Victory 3 AI jest jeszcze gorsze. Sorry, że was zasmucę. Więc Niemcy mogą zwyczajnie nie powstać z ich własnej głupoty, albo jeszcze gorzej, z jakiegoś bugu. Bo bugów, crashy jest tu dalej sporo. Ale tak, Francja też ma niewiele większą, Brytole mają mniejszą populację na przykład. Tylko Rosja ma prawie dwa razy większą. No i oczywiście takie Chiny czy Indie, no ale Chiny nic nie robią w tej grze. Indie mają swoje czasami momenty, ale zwykle również zostaną odstawione w niepamięć bardzo szybko przez europejskie państwa, szczególnie Francję i Brytoli. No cóż, z tego co widzę, dalej brakuje nam żelaza i narzędzi. A to dlatego, że poprzestawiałem parę fabryk, żeby wykorzystywały tych narzędzi więcej, a narzędziownie przez to wykorzystują żelaza więcej i to nie jest źle. To jest bardzo dobrze. Lepiej sobie przestawić przemysł tak, żeby tracił pieniądze, dlatego że on wtedy będzie bardzo zwiększał cenę takich rzeczy tutaj. A jeżeli cena jest ich wysoka, to następne zakłady będą się znacznie bardziej opłacały. Więc będziemy chcieli dodać jeszcze więcej wydobycia żelaza. Ono powolutku rośnie. Nie lubię tego UI dosyć i chciałbym sobie zmniejszyć na 80% skalę UI. No, od razu lepiej. Te UI bardziej mi przypomina Victorię 2. Jest mniejsze, mniej marnuje mi miejsca na ekranie i od razu dużo, dużo lepiej. Ale tak, co chciałem powiedzieć, tutaj też warto sobie tak przestawić, bo ikonki duże są ładne, ale w ten sposób widzę znacznie więcej informacji na ekranie. I jak możemy zauważyć, kliknąć sobie na kopalnię żelaza. A nie, ma pełne zatrudnienie. Czyli musimy rzeczywiście dobudować ich więcej, bo za mało tego żelaza te kopalnie produkują. Dużo za mało. Natomiast narzędzi zaczęliśmy produkować w miarę nieźle. Następnie będziemy chcieli też zacząć produkować więcej szkła. Opium się nie musimy przejmować, bo jak widzicie, dosłownie nikt tego opium nie chce. Cena jest bardzo wysoka, bo tego nie produkujemy, ale również nikt nie chce tego kupić. Konsumpcja jest niesamowicie nieziemsko mała. Więc po kopalniach żelaza zajmiemy się, powiedzmy, produkcją szkła, ale to pojedynczą fabryką, bo nam się to nie będzie opłacało. Nawet jeżeli cena jest bardzo duża, co jest trochę ciekawe. Mamy kolonizację opracowaną, zapauzujmy. Będziemy chcieli tą kolonizację prowadzić. Niestety poparcie dla niej jest bardzo niewielkie. Jest to 8%. Więc co możemy zrobić? To zacząć wspierać samurai. Chcemy ich trochę więcej. Dzięki temu szansa na wprowadzenie tego prawa będzie rosła. Ale nie potrzebujemy go natychmiast i dodatkowo nie jestem w stanie obecnie żadnego innego prawa wprowadzić. Więc może to zająć nawet parę lat i się nie obrażę. Byle ta kolonizacja była, byle zająć sobie tę resztę Sachalina, ale obawiam się, że to może nie być możliwe, bo tu już Rosja wchodzi. I przede wszystkim, żeby Hokkaido całe posiadać. Następnie technologia. Będziemy chcieli sobie te podstawowe pierwsze technologie tutaj powybierać. Takie jak standardy walutowe, bankowość, giełdę papierów wartościowych. I następnie pójdziemy w produkcję, którą mamy trochę bardziej chyba zaawansowaną, bo mamy niemalże wszystko pierwszego poziomu. A tam ze 4 różne, czy 5 tych technologii poziomu pierwszego w społeczeństwie nie mamy. Wojsko będę olewał. Czemu będę olewał wojsko? No bo ta gra olewa wojsko. Ale póki co musimy zacząć zarabiać na tyle, żeby zbudować więcej sektorów budowlanych i wtedy będziemy w stanie więcej budować. A gdyby to była Victoria 2, to w sumie działałoby wszystko tak samo, bo budowałbyś idealnie tyle, na ile byłoby cię stać, czyli tak jak teraz. Mechanicznie nie zmieniłoby to nic. Natomiast co jest niefajne, to że używasz sektorów budowlanych do budowy na przykład pola ryżu. Ja nie wiem, czy te wszystkie stalowe konstrukcje, wieżowce dosłownie stawiamy na polu ryżu? Że jest potrzebne do tego te wszystkie rzeczy? No to nie ma żadnego sensu, szczerze, ale co tam. Wychodzimy na plus. Aczkolwiek nasze rezerwy wcale prawie nie spadły, więc myślę, że dobuduję jeszcze jeden sektor budowlany tutaj, żeby troszeczkę szybciej tą ekonomię rozkręcać. I dalej żelaza brakuje, oj dużo żelaza brakuje. Obecnie nie jestem w stanie chyba nawet importować niczego, bo mam izolację,
której się raczej szybko nie pozbędę, więc przykładowo chcę coś importować. Uwaga, nie mogę nic importować, mam zamknięty rynek na świat, tak jak to Japonia rzeczywiście miała. Więc będziemy chcieli to zmienić. Będziemy chcieli tą Japonię doprowadzić do wielkości i do wspaniałości. Członkowie opozycji przedstawiają żądania i co najlepsze, są to chłopi, którzy mogą dojść do porozumienia i współpracy z samurajami po to, żeby tą kolonizację szybciej wprowadzić. I jak widzicie, szanse z 8% wskakują na niemalże 1/4, co oznacza, że zajęłoby to średnio 4 cykle, żeby wprowadzić 4,5. Natomiast ja w tym momencie zaznaczę następną kopalnię żelaza. I w sumie jeszcze kilka, bo one są bardzo opłacalne. W tym stanie niesamowicie dużo zarabiamy na produkcji żelaza. Ciekawe czemu, pewnie dlatego, że na rynku bardzo go brakuje. I jest obrzydliwie drogie. Również szkło zyskuje na wartości. Też będziemy chcieli to, ale mamy jedną hutę zaznaczoną, ona powinna wystarczyć. Kolonialny entuzjazm, okruca bomba. No to mamy szczęście i kolejne 20% zyskujemy na przeprowadzenie tego prawa. I jak widzicie, z 8% zrobiło się 45%, czyli sprzyjają nam warunki, żeby tą kolonizację rozpocząć. No w sumie mamy zdecentralizowane tereny. Mamy tutaj ten lud Ainu, który niestety w historii sobie trochę od Japonii ucierpiał. Ale jako, że to jest gra, no to nam się opłaca to skolonizować. Odblokowaliśmy parostatek, który dzięki czemu będziemy mieli więcej konwojów. Szkoda, że konwoje przydają się do handlu, a my handlu nie mamy. Natomiast co możemy zauważyć? Egipt historycznie pokonuje Osmanów. Egipt zabierze Trację i Istanbul Turcji. Czy ma to sens? Czy nie lepiej byłoby wziąć coś, co z nim graniczy? No szczerze, jakbyś był graczem na multiplayerze, rzeczywiście chciałbyś brać Trację. Czemu? Bo jest dużo bogatsza i dużo lepsza. Po prostu. Ale czemu sztuczna inteligencja nie powinna tego robić? Po pierwsze dlatego, że generuje to obrzydliwy border gore, a po drugie dlatego, że trochę niszczy to immersję. Dobra, mamy wystarczającą ilość żelaza. Będziemy chcieli troszeczkę więcej jeszcze szkła produkować. Tam, gdzie się to najbardziej opłaca, albo raczej najmniej nie opłaca. Następnie drewna nam mocno brakuje, więc postawmy obozy drwali w Tohoku. Dobudujemy je do 5, powiedzmy, i jeszcze jeden tutaj. Następnie od razu zaznaczę jeszcze jedną kopalnię żelaza w Tohoku. Ewentualnie być może podatek na zboże bardzo mocno się odbił na poziomie życia. Nie zdziwiłbym się, więc w takim razie pozbędę się go i dodamy przykładowo podatki na odzież i na napoje alkoholowe. Przez co będziemy tracili dużo więcej kasy. Wprowadziliśmy też migrację, udało nam się. Wprowadziliśmy też kolonizację, udało nam się. Więc czy będę w stanie rozpocząć od razu kolonizację, czy być może jednak jest z tym problem? Jestem w stanie. Dobra, ścigamy się z Rosją o ostatni kawałeczek Sachalinu, który jeszcze nie został skolonizowany. Rosja nas lubi, więc nie powinna raczej zechcieć nas atakować. Mógłbym stać się ich protektoratem, jakbym chciał, ale nie uważam, że jestem jakoś bardzo zagrożony. Jak działa tutaj system technologii? Po pierwsze, macie jedną technologię, którą wybieracie aktywnie. Natomiast, jeżeli jesteście w pobliżu państw, które mają lepsze technologie od was, to tutaj powolusieńku będą się one rozprzestrzeniały. O, i zaczyna nam brakować biurokracji. W takim razie będziemy chcieli poprawić sobie kompetencję podatkową, ulepszając takie urzędy w prowincjach, które mają z tym największe problemy. Przy okazji te urzędy wygenerują nam dodatkową biurokrację. Jeżeli mamy niewystarczającą biurokrację, będziemy tracili część podatków, a jak tracimy podatki, no to nie możemy ich wydać na przydatne, fajne rzeczy. I czy mi się wydaje, czy tak Rosja zaczęła kraść nam kawałek Hokkaido i tego Sachalinu, to naprawdę niewielką część udało się zająć. Niestety za późno rozpocząłem tą kolonizację, ale wiadomo, te prawo trudno by było je wprowadzić wcześniej, chyba że szczęściem. Weźmy teraz bankowość. Ile zarabiamy z produkcji pieniędzy? 10 tysięcy, czyli dodatkowy 1000 ponad to będzie. Zawsze coś tam. Jeżeli będę chciał sobie zarobić, to mogę zwyczajnie przestać cokolwiek budować i będę 20 tysięcy funtów zarabiał. Aczkolwiek myślę, że opłaca się w tej grze naprawdę tracić kasę i rozbudowywać po to, żeby jako taką inwestycję w
przyszłości dużo więcej zarobić. Przyspieszymy, poczekamy, aż nam się urzędy zbudują i dopiero wtedy będę zaznaczał następne rzeczy do budowy. I tak, jak możecie zauważyć, kolonizacja postępuje na bazie takich malusieńkich płytek prowincji i to jest bardzo fajne. O nie, będzie paskudna granica, Rosja chyba szybciej tą płytkę skolonizuje niż ja. A mogła być taka ładna, prosta granica. Natomiast my idziemy teraz na te wyspy tutaj, zapomniałem jak one się nazywają, ale dalej w obecnych czasach są o nie spory pomiędzy Rosją a Japonią, co jest zabawne. No, jak widzicie, budowa urzędów teraz zaczyna mi zarabiać więcej kasy, ponieważ tracę niewydajność podatkową i przez to podatki są lepiej zbierane. Również są dwa rodzaje w sumie niekompetencji podatkowej, a raczej na dwóch poziomach, na poziomie państwowym i na poziomie prowincjowym. Jak widzicie, na poziomie państwowym niemalże wyszedłem już na zero, ale ja niestety prowincje nie zbierają tych podatków zbyt efektywnie. Więc zastanawiam się, czy nie opłaca się rozbudować znacząco urzędy w tych prowincjach. Poziom życia przestał nam spadać. Co prawda zrzuciłem ten podatek na zboże, no i niestety nie zaczął nam rosnąć, a szkoda. Oho, mamy skandal z udziałem wiernych. Ja nie czytam tych eventów, bo to są takie... To nie są flavor eventy, to nie są rzeczy, które są ważne dla naszego państwa. To są rzeczy, które praktycznie nie mają wpływu na rozgrywkę. No i to jest smutne. Możemy albo zmniejszyć popularność tego tutaj polityka, grupa interesu, a oni są mnichami buddyjskimi. Tak, będziemy chcieli obniżyć znacząco popularność wiernych, bo wierni są dobrzy do przyrostu populacji, ale do czego nie są dobrzy? No to do liberalizacji i do potężnej ekonomii i do fajnego, zajebistego państwa. Więc tak, przykładowo dodatkowa biurokracja będzie nam zwiększała wydajność budowy przykładowo tutaj, więc nadmiar biurokracji nie będzie się marnował, a natomiast będziemy mieli przykładowo to na przyszłość, na jakieś na instytucje i inne takie fajne rzeczy. Obecnie mamy dwie instytucje, tą policję i wprowadziliśmy instytucję kolonialną, której raczej nie będziemy za dużo używać, bo nic nam nie zostało tak naprawdę do kolonizowania, chyba że jakaś Papua czy Sulawesi. W ogóle dziwi mnie, że Sulawesi jest państwem zdecentralizowanym. Tym razem zainteresuje się właśnie tutaj produkcją i będziemy chcieli dokończyć tą tokarkę, następnie przejść w proces wytapiania stali i zacząć produkować narzędzia ze stali i rozpocząć cały ten przemysł, który bardzo nam PKB zwiększy. Huty szkła się nie opłacają. Dlaczego one się nie opłacają? Zobaczmy. Gdyż drewno i barwniki są zbyt drogie. Dokładnie, drewno musi być sporo tańsze. Więc warto najpierw inwestować w podstawowe zasoby, które są za drogie, a dopiero później w zaawansowane zasoby, które są za drogie. Więc będziemy chcieli bardzo obniżyć cenę drewna. I nawet jeżeli tartaki będą traciły, to przynajmniej zaczną nam znacznie więcej zarabiać produkcję narzędzi, szkła i tak dalej. Cena żelaza znowu wskoczyła, ale to dlatego, że konstrukcję rozpoczęliśmy. No właśnie, od tego, czy ciągle budujemy, czy nie budujemy, zależy niestety duża opłacalność różnych rzeczy na rynku. Więc teraz jak budujemy, to nawet ta opłacalność może wzrosnąć, bo cena wzrośnie, jako że więcej potrzebujemy tego towaru do budowy, co jest zabawne, ale prawdziwe. Więc ja nie będę chyba przestawał budować. Tutaj dodamy dwie huty szkła, następnie produkcję okrętów, czyli stocznie, ze dwie również, produkcję narzędzi dodajmy ze dwie, bo to wszystko będzie nam potrzebne. I póki co ta ekonomia będzie rosła bardzo powolutku, dopiero później, po opracowaniu stali i lepszej efektywności niektórych fabryk, będziemy mogli zacząć szybciej z tym rosnąć. Ale tak, mógłbym wprowadzić wyższy poziom policji, która będzie zmniejszała nam zamęt, a powolutku radykałowie się pojawiają. No co prawda teraz nawet zmniejsza się ich ilość, co zabawne. Ale tak, inteligencja osiąga 9%, prawie 10%, mamy tokarkę. Idziemy teraz proces wytapiania stali. 35 miesięcy. Wydaje mi się, że powinienem zainwestować w uniwersytety. One będą nam traciły kasę, ale nie mamy ich w ogóle wcale. Każę ich zbudować całkiem sporo. Albo w sumie nie, bo kurde, dużo kasy na tym stracę. Chociaż, tak szczerze, chyba się to opłaci. Mamy obowiązkową służbę wojskową, spoko. Nasza armia no jest 246 jednostek, łącznie coś około 250, to nie jest źle.
Mamy sporo więcej niż Korea przykładowo, ale mniej niż Qing. I Korea powinna być trybutariuszem i protektoratem właśnie Chin, więc jeżeli będziemy chcieli przykładowo Koreę podbić, no to niestety Chiny im pomogą, a Chiny mają armię wcale nie dużo gorszą od nas obecnie, bo niestety nie jesteśmy jeszcze za bardzo zaawansowani przemysłowo czy technologicznie, natomiast mają tą armię tak z 8 razy większą, no właśnie. Więc tak, ja bym wszedł do budżetu, zwolnił sobie 200 zwierzchnictwa, zobaczmy, wywalmy podatek na odzież, dodajmy podatek, który zużyje nam stówkę powiedzmy, na porcelanę, zwiększę ogólny podatek, który zmniejszy nam troszeczkę niestety prawomocność, utrudni poprawy stanu życia, nawet może pogorszy, zwiększy liczbę radykałów, ale za to będę miał kasę, żeby szybciej industrializować nasze państwo i żeby utrzymać uniwersytety, które przyspieszą nam zdobywanie technologii. Jak widzicie, wydaje mi się, że trochę to przyspieszyło. Obecnie produkujemy 50 punktów innowacji. Zobaczymy, ile będziemy produkowali, bo nie spojrzałem niestety. O właśnie, Uniwersytet w Hubu produkuje nam póki co 0,6 punktów, ale on jeszcze nie zatrudnił pełni pracowników, więc dopiero będzie produkował więcej. No właśnie, jeszcze 2,5 tysiąca spokojnie może zatrudnić, czyli jeszcze dwa razy więcej będzie tych punktów produkował. I taki jeden uniwersytet produkuje 2 punkty. Czyli tak, rzeczywiście, jak ja ich zbuduję tak z 8, po jednym w każdym regionie, to będzie tam 16 dodatkowych punktów. I troszeczkę procentowo nam to przyspieszy produkcję technologii. Czyli uniwersytety się bardzo opłacają, nawet jeżeli tracą kasę, to przyspieszają produkcję technologii. I zwyczajnie będę musiał je budować, jeżeli będę chciał cokolwiek tą Japonią osiągnąć. A tymczasem możemy tutaj przestawić parę rzeczy. Problem jest taki, że na przykład o ile tokarki się opłacają, bo mamy dostęp do narzędzi bardzo duży, bo produkujemy je, to o tyle tutaj narzędzia żeliwne na pewno będę chciał wprowadzić, nawet jeżeli będą traciły. To szkło ołowiowe będzie nam dużo traciło, ponieważ nie mamy dosłownie wydobycia żadnego ołowiu, które będziemy chcieli wprowadzić. O, ale na przykład warsztaty barwiarskie sporo nam zyskają. Dodamy też narzędzia do naszych pól, które będą traciły póki co trochę kasy, ale zwiększą zapotrzebowanie na narzędzia, co oznacza, że będziemy spokojnie mogli zainwestować w ich produkcję jeszcze bardziej i tym samym zwiększyć GDP. Zobaczmy może prawa. Czy byłbym w stanie cokolwiek wprowadzić przydatnego? Policja jest ok, fajnie, że jest, bo niektóre państwa jak Rosja na starcie nie mają policji. Wolność sumienia najlepiej by było zmienić na całkowity rozdział, ale to jeszcze kiedyś. I tak jest to już dużo lepiej niż religia państwowa. Pobór chłopów można by było kiedyś zmienić na armię zawodową, która będzie dużo lepsza. Ale tak właściwie to nie jestem właśnie w stanie praktycznie nic zrobić tutaj, póki nie zreformuję rządu. Ale walka z szogunatem póki co i próba tej inteligencji jakoś specjalnie zreformowania byłaby naprawdę problematyczna. Obecnie wywalę samurai, wrzucę inteligencję i będę chciał promować właśnie jak najbardziej prawa, które chce inteligencja. Czyli najpierw chcemy zmniejszyć wpływy szogunatu, przykładowo wprowadzając szkoły prywatne. One nie będą jakoś bardzo nielubiane, jak widzicie. Szogunat nie przeszkadza im szkoły prywatne, natomiast poprawią nam i pisemność, i technologię, no i również zachęcą ludzi do dołączenia do grupy inteligencji. A jak będą zwiększały się ich wpływy, to również będą się zmniejszały wpływy szogunatu. Mnichom nie podobają się szkoły prywatne, oni by woleli brak szkół, ale nie będą mieli nic do powiedzenia, bo ich poparcie jest, no niestety trochę większe niż inteligencji, ale inteligencja jest w rządzie, a oni nie. Oj, i biurokracji nam teraz brakuje, bo te prawa niestety właśnie potrzebują utrzymanie biurokratyczne. O, mamy proces stali opracowany, naprawdę fajnie. Teraz silnik parowy. No i ta technologia na tym samym poziomie zamiast 36 zajmie nam 29 miesięcy do opracowania już. Można stworzyć teraz kościoły niezależne od państwa i tutaj wprowadzić administrację świecką również. Zabieramy się teraz za narzędzie mechaniczne. Dobudowałem troszeczkę budyneczków, PKB przeszło 20 milionów, poziom życia poprawił się minimalnie, bo jeden podatek znowu obniżyłem. Tutaj mamy złoża wyczerpane. Nie fajnie by było, gdyby się stąd wszyscy robotnicy zabrali. Zobaczmy, niczego nam tu nie brakuje jakoś totalnie, nie. Jedyne co, to no nie idzie za szybko wzrost ekonomiczny. Zarobki też jakieś takie są, ale nie jakieś bardzo duże.
Brak kompetencji podatkowej jest dosyć gigantyczny. Zobaczmy, ile to obniża. 70%. Rolnictwo intensywne opracowane. Nice. Teraz możemy rozpocząć wzbogacanie gleby. O, i to nam będzie zarabiało. Ubojnie też się opłacają. No, póki co silniki atmosferyczne się nie opłacają, bo nie mamy węgla wydobytego, a sądząc po tym, że nie zyskuję kasy, wolałbym jednak w tym momencie nie rozpoczynać lepszej produkcji. Tutaj narzędzia będą bardziej przydatne. Narzędzia stalowe, stali też nie mamy. Siarka do papieru, również siarki nie wydobywamy, nie będę na razie aż tak bardzo szalał. Będziemy chcieli pójść też w dynamit na pewno, jak najszybciej. Ale być może tutaj się trochę bardziej zainteresuję. Takimi rzeczami jak egalitaryzm, które są ogólnie bardzo dobre do wprowadzenia w państwie. Fajnie by było pozbyć się też pańszczyzny, ale to nie będzie proste. Nasze największe frakcje się temu przeciwstawiają, więc jak to zrobię, no to byłoby źle. Cenzury też fajnie by było się pozbyć, bo ona znacznie zmniejsza rozpowszechnianie się technologii, a ochrona wolności słowa zwiększa. Więc zacofane państwa bez cenzury, tylko z ochroną wolności słowa będą bardzo szybko doganiały inne państwa, lepsze od nich technologicznie. Natomiast, no jak tak nie mają, to nie. O, tutaj też nic nie wprowadzę za bardzo. Będę się chciał więc chyba zainteresować zniesieniem supremacji narodowej i wprowadzeniem wyłączności kulturowej, albo najlepiej wielokulturowości. Więc, jak widzicie, szogunowie się temu nie przeciwstawiają, więc nie będziemy mieli rewolucji, jak to zrobimy. Japończycy najwyraźniej nie są jakoś specjalnie ksenofobiczni i w sumie to zajebiście. Co prawda też nie mamy jakoś specjalnie dużo tutaj innych kultur, więc tak szczerze to też jakoś bardzo dużo pewnie nie zmieni. A mamy giełdę papierów wartościowych. To będzie nam boostowało szlaki handlowe, których nie mamy na razie wcale, dlatego jakoś nie spieszyłem się z tą technologią. I sama przyleciała do nas chyba z Rosji. O, i rezerwy armii, to też spoko. Przestawiłem produkcję szkła na tą ołowiową i zacząłem produkować ołów, bo to się będzie zwyczajnie dużo bardziej opłacało. I teraz jak powstają te produkcje ołowiu, to produkcja szkła powinna znacznie się zwiększyć, a cena szkła będzie naprawdę niska dzięki temu. Natomiast z ołowiem dalej jest trochę problem, ale nie jakoś bardzo. Następnie nawozów będziemy potrzebowali, bo zacząłem je też wykorzystywać. I będzie trzeba dzięki temu też siarkę wydobywać, którą co najlepsze również w Japonii można wydobywać. Myślałem, że będzie z tym trochę większy problem z zasobami. O! Qing dostał zmniejszenia terytorium? Niebiańskie Królestwo Wielkiego Pokoju powstało? O, kruca bomba. Dalej mają? Mają rozejm. Aj! Portugalia stała się obrońcą Korei, niestety. A w Korei się lepiej żyje niż w Japonii. Ale PKB na osobę to jest pół, a całkowite 5 milionów. U nas na osobę jest 0,7 i 22 miliony. Tylko że niestety nasza kasa jest w rękach niewielkiej mniejszości naszej populacji. Dlatego stan życia jest znacznie gorszy. W sumie teraz jak zacząłem produkować siarkę, to można również papiernie na lepsze przebudować. I będzie trzeba jeszcze więcej tej siarki wydobywać, ale tutaj już są zaznaczone wydobycia, wrzućmy je na pierwsze miejsce. I właśnie zapomniałem spojrzeć, co się tutaj stało i rzeczywiście Egipt wziął sobie Trację, tak po prostu. No, przecież to ma sens. O, w ogóle Włochy już powstały. A no tak, jest 54. Prusy też walczą z Austrią. Zastanawiacie się pewnie, czemu aż tak dużo czasu minęło w pierwszym odcinku. Nie wiem, na przykład dlatego, że w tej grze póki co bardzo mało się dzieje ciekawych rzeczy. Poza takimi rzeczami, które są randomowe. Oj nie, nie będziemy chcieli segregować ludzi. Kurde, religijne bałwany. Numer 10 ekonomia na świecie jesteśmy. Zobaczmy. To jest przed nami? Włochy są przed nami. Włochy, Prusy, Stany Zjednoczone, Austria, Rosja, Kompania Wschodnioindyjska, Wielka Brytania, Francja i póki co Qing dalej jest na pierwszym miejscu, ale nie na długo, bo on się rozwija. Zapewne, no wcale w sumie, nawet stracił z tego, co miał na starcie. Teraz jak mu to niebiańskie Królestwo Wielkiego Pokoju, czyli w sumie Mandżurio-Mongolia. W ogóle Mandżurio-Mongolia? Czemu oddzielnie Mongolia i Mandżuria nie jest? Nie wiem, bez sensu. Ale tak, to jest Taiping Heavenly Kingdom, więc dziwne, że akurat to zostało wypuszczone. O! Wolny Tybet! Jest wolny Tybet! Pog! Dobra, przestańmy póki co budować. Trzeba zarobić, bo odsetki są już 4000, więc są większe niż moja dziura budżetowa była przed chwilą. Traciłem 4000, a na odsetki szło 5000. Najlepiej chyba w żelbet zainwestować, bo on nam zwiększy zwyczajnie
przerób budynku, więc będziemy szybciej budować, ale... A, 9 lat, no dobra, to jednak nie. Jednak trzeba zbudować tak z 10 razy więcej uniwersytetów, zanim będę chciał to opracować. A zanim to, to będę chciał zarabiać więcej. Mówiłem coś o sztucznej inteligencji, zobaczcie, co Stany Zjednoczone zrobiły. Meksyk został z tym stanem tutaj w środku, tu granica też. Skolonizowane przez Amerykę zamiast przez Kanadę, przez co jest paskudnie. Jakby nie mogli dojść do tego porozumienia z tymi granicami znowu i sobie wymienić to terytorium za tutaj Idaho czy coś tam. Rosja i Austria dalej walczą, nic tu się chyba nie stało, albo to może jest następna wojna, ale jak widzicie, o ile Włochy powstały, o tyle Prusy nie są w stanie za bardzo zjednoczyć Niemiec. No i mamy 1860, nasze PKB wzrosło, jak widzicie, powoli, ale stabilnie, poziom życia, no nie, wzrósł. Ale takie są wymagania podatków na produkcję. Niezadowolenie jakieś tam jest, ale to jest 10%, więc oni póki co nie przeszkadzają wcale. Pisemność też prawie nie wzrosła. Dostęp do rynku tutaj mamy bardzo, bardzo słaby, ale już kazałem zbudować nowe porty, żeby tam się dostać. No i cóż, mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał i że zobaczymy się w następnych. Z tej tutaj rozgryweczki przewiduję jeszcze ze 3 następne odcinki i cześć!